ale do walki namówiła cię Shea. Tak. I walczy z Laluną. Laluna w jednym ze swoich materiałów na Instagramie zarzuciła, że Shea się trochę chce na tobie wybić, na tobie się wybija i na niej też. I chciałbym teraz ten materiał puścić, a po nim zaprosimy Lalunę, żeby mogła się wypowiedzieć. Bardzo proszę o materiał, który wysłałem, nazywa się Laluna 1. Wychodzę do oktagonu z arbuskiem, a jej mężczyzna się wpierdala jak stringi w dupę. Gimper, zluzuj trochę te stringi, bo to, że nie masz jaj u siebie w związku, to już każdy wie, że tam tobą kurwa rzuca ta dziewczyna i rządzi. Ale ty się nie wpierdalaj między pojedynek między mną a nią, bo to ja wychodzę z nią do oktagona, nie tobą. Obrońca uciśniony czy jaki chuj? To, że ona nie była znana, to już wiemy, że na moich barach chce się tutaj wypromować i ją wziąłeś dlatego, tak samo na twoich. Ale jest okej, zgodziła się na walkę, szanuję, podjęła walki, to niech stoi ona i się tam pruje do mnie, a nie ty się kurwa wypowiadasz na mój temat wiecznie. Kim ty w ogóle jesteś, żebyś się wypowiadać na mój temat? Bo tam trąba ci pokaże 14, co to jest pokora. Zapraszamy Lalunę. Właśnie teraz powinny być jakieś brawa, mi tego brakuje. Witam bardzo serdecznie. Co masz w tej torbie, przepraszam bardzo? Co? Style, tak jak ty. A czyli torba jest tylko dla stylu, tak? Tam nic nie ma, dla co będziesz używała? Dla siano, tylko po prostu jakby temat nie mam w co taki... pieniędzy wkładać. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć. Dlaczego zarzuciłaś Gimperowi po pierwsze, że nie ma jaj w swoim związku, a po drugie, że Shea się na nim wybija? To znaczy, ja tego nie zarzucam, że on nie ma jaj, to chyba on sam dobrze o tym wie. A, no to dobrze. Czy nie? W sensie zależy, wiesz, po czym masz szczękę założoną? Ja wam powiem tak, czy ja mam szczękę założoną? No. Nie, bo tak wygląda, sorry. Ale do kogo ty to powiedziałeś teraz? Słucham? Do kogo ty powiedziałeś? Do ciebie. Po pierwsze, to frajerze się tak do mnie nie odzywaj. Zrozumiałeś? Bo szczękę to mogę tobie wyjebać zaraz. Znaczy, to było do mnie pytanie, się nie wpierdalaj. Okej, no dobra, no wiesz, jak chcesz, to możemy tak rozmawiać. Laluna, jedna prośba, bo... Jaka prośba? Pytanie było do mnie, wpierdala się. Ale ja tego nie powiedziałem, żeby cię obrazić. Obraziłeś mnie. Rozumiesz, kurwa? Przepraszam bardzo, szanowni państwo. No rozumiem, ale uważasz, że to jest bardzo dobry powód, żeby wchodzić w ogóle. Że nie mamy tutaj ochroniarzy. Oczywiście, że tak. Tak uważasz? Tak uważam. Bo ktoś się ciebie o coś zapytał? Ale co ty się w ogóle pytasz, człowieku? Ale Laluna, poczekaj, jesteś w programie, w którym rozmawiasz, masz interakcje między uczestnikami. I co? Na tym to polega. Ale pytanie było do mnie zupełnie z innej beczki. Na chuj się wpierdalasz w ogóle? Zobacz, tak samo ty powiedziałeś, że jestem pizdą, nie mam jaj. Nie, ja powiedziałam, poczekajcie. Ja jestem prowadzącym, poczekajcie. Ja muszę powiedzieć. Które do mnie było pytanie, wpierdalasz? Laluna, zaczekajcie, rozumiecie mi powiedzieć jedną rzecz, bo chcę, żeby coś wybrzmiało. Twoja baba już tobą rządzi. I to wszyscy wiedzą, rozumiesz? Wszyscy wy wiedzą. Sami stworzyliście, słuchaj, sami stworzyliście sobie takiego TikToka. Dokładnie, memy. I ja do tego nic nie mam, No ale przedstawiasz to nie jako mem, tylko ale jako posłuchaj, prawie, a teraz kurwa, w momencie, jedziesz z konferencji i nagle, czy Laluny głowa będzie rozjebana, tak jak ten arbuz, a ona się odzywa, tak, tylko nie wiadomo, co z niej wypłynie. A co ty się kurwa odzywasz w ogóle na mój temat? To jest walka między mną a nią. Ty, nie myślisz, wiem, że moja głowa będzie tak rozjebana? Nie, bo jesteśmy na tej samej gali, rozmawiamy o sobie, oboje mamy walki, komentujemy. Czy ja przyprowadziłam swojego faceta, żeby on się wpierdalał do walki między mną? Ale on się nie bije na fejmie. Ja się biję na fejmie, komentuję sobie inne walki, no to ja cię wyzywam do walki teraz, skoro się bijesz na fejmie, wpierdala się między mną a nią. Bo ja myślę, że ciebie pierwszego rozpierdolę, ja ją biorę na podwieczorek. No i co? Staniesz ze mną do walki, bo bijesz się na fejmie? Nie wiem, to w sensie byłoby strasznie groteskowe, mam wrażenie. No ale no to słuchaj, no to sam sobie zaprzeczasz. Wpierdalasz się między mnie a nią. Wpierdzielasz się między mnie a nią, rozumiesz? Nie. Bo ja się biję na fejmie, dlatego się wypowiadam. Oczywiście, wypowiadasz że tak. Mam kanał dla mnie nie masz jaj i ja chcę się z tobą napierdalać w klatce. I co ty na to? No dobrze, ja się z tobą nie będę napierdalał w klatce. No właśnie, no to nie odzywa się, bo to jest pojedynek między kobietą a kobietą. Okej, ale jesteście pojedynkiem na fejmie. Ale tworzę to jest kurwa moja przeciwniczka, nie ty! Dobrze, a to co ja dlaczego to moja praca. Nie tworzę content odzywać? Commentary do sieci. Jak jeszcze czyli raz? Commentary. To co Sylwester na przykład robi. Commentary. Dobra, poczekajcie, zaraz podyskutujecie. Bo... Ale w ogóle to ty jesteś prowadzącym czy on? Bo nie, właśnie, się dzieje w sieci. To, że ty jesteś commentary. Na poczekaj, daj mi powiedzieć. Daj mi powiedzieć jedną rzecz. No nie wierzę. Bo chodzi o to, jeżeli ja proszę... Bo jeżeli mówię, że mam szczękę założoną, bo ja tak wyglądam. Jak ty kurwa wyglądasz? Jak zwykły kondon kurwa. Ale to nie zapytałeś, tylko powiedziałeś. Do jasnej cholery, szanowni państwo. Ja jestem prowadzącym i chciałem. Nie wiedziałem, że to tak wygląda. No to teraz się kurwa dowiedziałeś. Ale mogę powiedzieć to, co mam do powiedzenia. Kurwa, będzie mi mówił, jak ja wyglądam.
ale to ja zaraz wam oddam czas, tylko daj ja pierdolę, się taki nie narodził, kurwa. Dajcie mi powiedzieć jedną rzecz, bo zobacz, jeżeli ja proszę... Ty twoją dziewczynę hejtuje cała Polska? Laluna, poczekaj, ale ty poczekaj, to jest mój program, poczekaj. Jak jest twój program, trzeba mnie zapraszać, jak ktoś kurwa mi jedzie, to ja wybucham. Tak, ale daj mi chwilę, ja ci zaraz oddam czas antenowi, Laluna, okej? Ale mnie obraziłeś i za to stałeś w pysk wodą. Okej, to faktycznie było dziwne pytanie i mnie zaskoczyło, jeśli chodzi o tą szczękę, ale daj mi powiedzieć. Słuchaj, dla mnie też może wyglądać inaczej. Jedna rzecz. Kłóćcie się słownie, natomiast nie ma tutaj ochrony, więc... A to chujowo, że nie ma ochrony. No bo to ja nie spodziewałem się, że tu będzie face to face. Bo ja szczerze mówiąc, ja tu wychodziłam w pokojowym nastawieniu, znowu. Na konferencję wychodziłam w pokojowym nastawieniu. To ona pierwsza się odezwała, że ona się dziwi, że ja z nią wychodzę do walki. No dobra, kurwa, skoro dobrze, się dziwisz. Jeżeli cię to obraziło, druga sprawa, nie moment, miałem tego na druga celu. Druga sprawa, ja nigdy w życiu nie zrobiłam tego, żeby ją poniżyć z tym arbuzem. Wiecie, dlaczego ja to zrobiłam? Że pokazać, z kim ja wychodzę, kurwa, do klatki. Że to jest bardzo mocna dziewczyna. No nie, powiedziałeś, że arbuz był nacięty. No to jest show business. No ja rozumiem, słuchaj, moja konferencja podobała się. Moja konferencja podobała się wszystkim, bo się coś działo. Ja się zgadzam. Chcesz monotonii? Ja się zgadzam. Ja z Klaudią zrobiliśmy największe show. Ja się zgadzam. No właśnie, ja się zgadzam, uważam, że zajebiście. A ja wiedziałam, że ona go rozjebie. To jest show business, kurwa. Dobra, dziś. No kurwa, a ty mnie trafujesz z takim pytaniem. Ale jesteś zaskoczona, że ktoś to komentuje? Nie, na Instagramie? Nie. No dlatego ja do tego nawiązałem, mówię, ej, czy to jej głowa też pęknie jak ten arbuz? Ale dlaczego ty? Nie, będzie rozjebana, powiedziałeś. No będzie rozjebana. No rozjebana to może być moja dupa. Też ci mogę tak powiedzieć. Też, jak sorry, przepraszam, się nie, powiem, nie, poczekaj, powiem ci, co mnie wkurwiło. Wkurwiło mnie przede wszystkim to, jeżeli ja proszę, że i proszę, dajcie mi coś powiedzieć. No kurwa, sorry, ale ty wiedziałeś, że zapraszasz mnie tu. Ja jestem od 5 lat ale w telewizji. Ale ja ciebie dopiero poznałem. Nie ja nie ma szans, oglądam telewizji. Jak ktoś mnie wkurwi, że o, dobra, ja się teraz nie wypowiem, bo o prowadzący. Też się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się też, że Gimper jakby nawiąże no ja do twojego też, wyglądu. Ja tu wyszłam znowu, kurwa. Posłuchaj, drugie, jak możesz nawiązywać? Ja mogę wyglądać chujowo, mogę być plastikiem, mogę nie mieć szczękę, tego. Za duże zęby, chuj wie co. Ale twoja dziewczyna przeszła przez masakryczny hejt. Przez to, że ma tyle mięśni. Ludzie ją wyzywają od transów, że wygląda jak facet. Sama o tym kręci TikToki, że ma 2 metry, że ciebie nosi. I ja jej kurwa współczuję, bo ona przeszła przez falę hejtu takiego. No, nie jest tak? Nie powiedziałbym. Ja uważam, że w chuj ludzie ją propsują, zajebiście zrobić komentarze. No teraz, dobrze, ale poczekaj. Teraz, no, dobrze, to jak ty możesz krytykować innych ludzi, skoro twoja kobieta przechodzi taki hejt? Ale kogo no, skrytykowałem? Ludzie. Kogo skrytykowałem? Ale nie, bo to pytanie właśnie o tą no. Szczękę. No to jest chore, kurwa. Ale no, bo okej, Laluna ma zrobione zęby. Dokładnie, ale ja chciałam mieć ale tak nawiązałeś, żeby to uwypuklić. A ja ty szczękę założyłem. No dokładnie, na wejściu. No to chuj, dostałeś wodą pysk. A drugim razem dostaniesz nie wiedziałem, że czyli to wygląda. W ogóle nie miało... A, to ty myślałeś, że ja se dam jechać po sobie? Tak samo ale będzie w klatce. Kurwa, tak jak to z tym arbuzem, to nie był pojazd, to tak samo nie miał być pojazd. Czyli ty nie chciałeś urazić no Laluny, tylko po prostu naprawdę myślałeś, że masz szczękę. Tak, przepraszam, w sensie nie... Pierwszy raz to zobaczyłem jesteś z bliska... jesteś jakiś przyjebany, ja cię naprawdę nie ale uważam za ludzie, głupiego typa. Bo zęby tak nie wyglądają, rozumiesz? No bo nie ty masz naturalne, nie a ja mam sztuczne. Znaczy, też nie nosiłem aparat 7 lat, miałem krzywe masz coś do sztuczności? Nie. No właśnie. Ale zapytałem, bo ale nie wiedziałem. Ale po chuj tak pytasz? To ja tak jak ja bym się ciebie zapytała, a jakiego masz chuja? Pewnie małego. No może i chuja mam. No w życiu bym tego nie zapytała, ale mój chuj nie jest na zewnątrz. Mój chuj nie jest na zewnątrz. Zobaczyłem po prostu, że ja mam zęby zrobione, to każdy ma się mnie pytać, czy mam kurwa szczękę. A ja nie chłopie, wiem, czy masz, kurwa. Ja nie wiem, czy masz zrobione, czy jest jakieś. Zobaczyłem, ale zapytałem. Ale po chuj ty się mnie pytasz? Masz zobaczyłem. Bo rozmawiamy, bo na programie. Ta dyskusja już trwa za długo. Wiedziałam, że ja z chęcią bym z tobą wyszła, bo bym cię rozjebała w sekundę, nie? To kit, ale uważasz, że to jest dobry sposób na rozwiązywanie konfliktów? Nie. Moim uważam, zdaniem, że nie moim zdaniem się ten ma mocniejsze argumenty. Bo ja mam walkę między mną a twoją kobietą. Ale nie wszyscy, się, bo ja ale wtedy... wszyscy się wypowiadają o wszystkich. Dla swojej MMA pytają ich o walki. Sylwek też mówi, co sądzi. No to wiesz, co ja zrobię? Ci w łeb i wtedy zajdzie do pęd. Może być? To... No bo na tym to polega. Laluna, poczekaj, no, mam na twoim Instagramie, no. Że przerabiasz zdjęcia w Photoshopie i to... Jest, w końcu ten temat zmniejszasz poruszony. Sobie i nogi, tak. I czasem sobie, nie wiem, czy powiększasz tyłek. No właśnie. W jakim celu to robisz? No, żeby dotrzeć do tej takiej idealnej figury. I myślę, że mi się to uda już niedługo. A nie uważasz, że właśnie poprzez przerabianie sobie zdjęć, że często influencerki przerabiają zdjęcia, no. A później, wiesz, dziewczynki patrzą na to, albo nawet już starsze kobiety i popadają co? W kompleksy przez to, że wy tak co, naprawdę, ale posłuchaj, bo ty tak ale naprawdę nie wyglądasz. Co mnie interesuje, że ktoś popadnie w kompleksy, skoro ten świat jest zbudowany, kurwa, na internecie. Ten świat jest zbudowany na show biznesie. I jak ty mi powiesz, nie przerabiaj sobie zdjęć, no to co mi to da, skoro ona powie, pójdzie na milion innych kont i zobaczy to samo. Tego nie zmienisz. To samo, jak sportowcy zapierdalali 15 lat sportu i zarabiali 10 tysięcy złotych za walkę, a wyjdzie taki Gimper i Laluna,
która nigdy nie mieli nic wspólnego ze sportem i zapierdolą sobie za taką sumę walkę. Gdzie jest sprawiedliwość? Nie ma sprawiedliwości teraz. A ja nie rozumiem analogii za bardzo. Ty no rozumiesz, jak rozumiesz? Analogię? Zrozumiałeś to? Znaczy, to są jakby trochę dwa różne przykłady. Ja też na przykład ale dałam ci tylko przykłady, rozumiesz? Ja... Właściwie tak, nie każdy robi sobie co chce, bo już pinie do OnlyFansa Shi. Uważam, Jezu, że niech każdy robi sobie co chce, ale zaskoczyła mnie jedna twoja wypowiedź, że ciebie to wręcz cieszy. To, że jacyś faceci mówiąc... Jak to określić ładnie? No, robią sobie dobrze na przykład do jej zdjęć. Ale powiedziałeś, że dla ciebie jest to... Ale to jest do ciebie pytanie, przepraszam no. bardzo. Chciałbym obronić. Powiedziałeś, że ciebie to wręcz cieszy. I ja... Są różne fetysze. W jakiś sposób zdobyłem dostęp do OnlyFansa Shi. No. I tam jest na przykład tak. Zdjęcie stóp, jedno zdjęcie $15, trzy zdjęcia $30. Zdjęcie... Bas, to są piersi, tak? Klatki, tak? Tak. No to też można kupić za $33. Tylko one nie są rozbierane i tak. Okej. Okay. To są zdjęcia, gdzie biust jest tak jakby uwydatniony, jest jakby, wiesz, mocno na zdjęciu, ale OnlyFansie jest no nudity. Ale to czekaj, to przecież ty masz tyle pieniędzy, dlaczego tak? Jest nagość na OnlyFansie. Nie. Jest dozwolona, chcieli a, to że znieść. Jest, że dozwolona ale jest, ona ale że nie ona robicie. Prowadzi okay, no nudity, tak. Bo jakby ona się nie czuje jakby tym, że nie chce. Dobrze, nie? Ale okej. Ale mam pytanie. Ale poczekaj, ja... Kazałeś mi zadawać pytania ale to... i się wtrącać. Bo Sylwester próbuje dokończyć swoje ale pytanie. Jedno pytanie. Ale daj mi jedno zadać. To ja idę stąd. No, dawaj. Że są na przykład też można wykupić sobie filmy i tak dalej, tak. Ale chcę zrozumieć, dlaczego, bo użyłeś tego, okej, ja rozumiem, że akceptujesz to, że twoja dziewczyna to prowadzi, ale nie rozumiem tego sformułowania, że ciebie to wręcz cieszy i czujesz, że... Podniecenie. Kręci mnie to. Ale dlaczego ciebie kręci to, że jakiś facet, bo to tak w ten sposób zobacz, to ująłeś, bo znaczy, że jakiś bo facet jesteś... do jej zdjęć sobie robi dobrze. Znaczy, jak laski wrzucają foty, ustalmy jedną rzecz, jak laski wrzucają foty na Instagrama, to też często polega na tym, że faceci sobie robią dobrze do tych zdjęć. W sensie to się dzieje. Do zdjęć na Instagrama nigdy. Dlaczego? To cię nie podniesie nigdy. Z wyroli jesteś, na pewno musisz. Ale to wiesz, wchodzę już na te strony takie, już gdzie przyszedłem. No widział, on się szybkie podnieca. Ale nigdy, z Instagrama nic nie wyjąłeś tego fabfolderka? Nie mam w ogóle fabfolderka. Nie ma fabfolderu? Nie mam fabfolderu. No dobra, fabfolderu. Co to jest? Fabfolder? Ale to jak? Nie jest. Teraz jest tak szybki internet, po co komu fabfolder? Co to jest? No masz w jednym miejscu, że masz taki folder, że chcesz sobie, mężczyzna chce sobie zrobić przyjemność, to sobie ma otwiera pod ręką ten folder. Wszystko, nie musi szukać po internecie, nie? Tylko ma pozapisywane. Ja czegoś takiego nie mam. Ja stąd uciekam, nie? Dobra, i teraz tak, no na Instagramie, no moim zdaniem tego się... A ty masz fabfolder? Tego się dzieje w film, proste. Okej, i co tam masz? To taki zboczuchem jesteś trochę, nie? Troszkę z wyrolem takim, no. Trochę tak. Woda, brzegir, wie. Nie dużo rzeczy kręci, ale to nieważne. Zęby też moje? Zaraz będzie bardzo źle. Troszeczkę tak, no. O kurwa. To już jest naprawdę dobre, ja go lubię. Jest tak, że jakby oni i tak to robią, nie? Mhm. I teraz na przykład, ja na przykład czuję coś takiego, możesz potwierdzić lub zaprzeczyć, czy też tak masz. Okay. Że jak czytam komentarze, że oni się nią tak w chuj jarają i wiem, że wiesz, to ja z nią jestem, to wiesz, my się potem kochamy, robimy rzeczy, jesteśmy razem, to jest coś takiego, że jestem z osobą, która jest popularna, lubiana, niedostępna w jakiś sposób. Nie, to jest fajne, że masz potwierdzenie, że twoja dziewczyna jest atrakcyjna dla innych, to ale... Takie, nie jest to jakby, wiesz, coś bardzo ważnego, komentarze, ale okej, ale natomiast miło komplementuje, gdybym czytał, że ktoś sobie zrobił dobrze, a ja znaczy, sobie... nie, no to ale stricte może inny. Nie, samo to. Ale bardziej chodzi o to, ja bardziej tam przytoczyłem taki komentarz na przykład, że oni piszą, zdepcz mnie mamusiu, ale bym tam chciał, żeby chciałbym być twoim podnóżkiem. A, to wy idziecie w taki fetysz oni bardziej. Oni ją tak w ogóle czczą, wiesz co chodzi, to jest takie... Czyli ty jesteś, ty po prostu pomyliłeś branżę, ty powinieneś do dominy kurwa zapierdzielać, a nie na fejk. I ja wiesz, jakby patrzę na nią, a chodzicie mówię, w lateksach? Słucham? Lateksy? A to ci po programie powiem. A, dobra. A jak chcesz, możesz dołączyć, zapraszamy. O nie, kurwa! Zapraszamy. To ja bym go zabiła tamtam. Od nienawiści do miłości. Od nienawiści. Żyła. Oddałbyś? Nie. Okay. Dlaczego? Dlaczego? Miałbym. A ja bym w sensie chciała, ja bym się nie chciała z tą napierdalać. Ja nie uważam, bo w sensie nie uważam, że to jest sposób... Mi się wydaje, że Szeja cię tam klepie po dupie w domu. No może mnie klepać, a ja też sobie mogę ale klepać, dobra, bo kurwa. Mamy teraz właśnie moje pytanie, czy ta twoja przemiana to jest, że zrozumiałeś swoje błędy, czy jednak koniecznie chciałeś zaczerpnąć z tego źródła gotówki? Wiesz co, ja myślę, że tam było dużo różnych emocji i pobudek, bo to też nie jest tak, Nitro na przykład ostatnio powiedział, że to był taki punkt, że jest zły gimper, pstryk, jest dobry gimper. Tak. No nichuja tak nie było. To w sensie. Aha,
właśnie, takie on ci mogło, powiedział, że ty właśnie takie mogło taka... być, takie mogło być wrażenie z zewnątrz. Troszkę, takie mogło być wrażenie z zewnątrz. To zaraz już ci... nawiążę do jeszcze ksali. Mhm. Takie moim zdaniem mogło być wrażenie z zewnątrz, zresztą ja to czułem, bo było tak, że na przykład ja przed Lekko nie będzie, pomiędzy tam tą sprawą z TVN-em, a Lekko nie będzie były chyba ze 2 lata i ja przez cały ten czas przekminiałem ten swój content, zmieniałem sposób wypowiadania się. Ja wtedy też na terapii pracowałem dużo, w chuj przekminiałem i mnie na przykład z jednej strony mega gniotły hejty. W sensie tak jakby szczerze, jak gdzieś pisałem wtedy po tej całej akcji, jak gdzieś pisałem komentarz, zostawiłem na przykład, nie wiem, Gargamel coś wrzucał, ja tam coś zostawiłem, jakiś komentarz, że fajne, to miało 200 lajków, a komentarz wypierdalaj miał 1500 polubień. I mnie to gniotło psychicznie, męczyło mnie to, że jestem... A ja mam takie jeszcze pytanie, mogę? Dokończę ostatnie. Tylko, i już ci dokończę tylko. Więc to jakby Gibę była... Dokończy, to jest interesujące, co? Więc tak, jakby bardzo, to była jedna rzecz. Chciałem... Druga rzecz, no jakby wiesz, strasznie dużo jakby bliscy się o to pytali, ten materiał z TVN-u, bo to było mega mocne, to było jakby wstrząsające, przerabiałem to na terapii też, bo ja też miałem taką, może nie, że depersonalizację, ale też na się zastanawiałem, okej, prywatnie jestem taki, przed kamerą jestem taki, jakoś to sobie musiałem poukładać, to była druga rzecz. Trzecia rzecz była taka, że tak, jakby już na przykład pozmieniałem trochę te swoje materiały, wynikało to jakby wiesz, z różnych przemyśleń czy czegoś, a czułem, że pomimo tego mam kurwa taką łatkę po tym materiale, że miałem wrażenie, że nieważne jak je zmieniam, to nie mam deal, jest zamknięty kurek i chuj. I to mnie wkurwiało zajebiście, że czułem, że pracuję nad sobą, zmieniam się, mam inne podejście do tych materiałów, a tak jakby wykonuję pracę i nie mam efektu. Ja ten notes. Nie, ja uważałem właśnie, że, bo jeszcze wracając do tego pytania, ja oglądałem ciebie chyba na Prime, tam miałaś konferencję, wypowiedź jakąś. I tak kurczę, później się dowiaduję, że tutaj walcz, mówię kurczę, czyli my nie idziemy właśnie w tą taką dziwną stronę, bo ja nie oglądam telewizji, nie wiedziałem jaka byłaś. A tam zobaczyłem, że dziewczyna, wiesz, włosy takie, tak cię bardziej widzisz, oceniłem po okładce. Ale widzisz, oceniasz po okładce. Tak, ale posłuchaj, na przykład jak teraz walnęłaś wodą, no to mi trochę potwierdziło, że faktycznie wracamy do tego. No sorry kurwa, to co wy chcecie w tym programie, żebym ja siedziała i facet mi ubliżał? No skąd ty się wziąłeś, powiedz mi? Skąd wy macie Robert te kurwa Karaś, baby Nitro, tutaj? No, skąd Robert wy macie Karaś? Te baby, że one siedzą i ktoś im jedzie, a one siedzą? Ja jestem kobietą z krwi i kości, w 100% charakterną. I kurwa 120-kilowy chłop stanie, obrazi mnie, to mu wypierdolę na szczękę od razu. Taki mam charakter, ale nie szukam zadym w życiu, ale taka jestem od urodzenia. Mnie to nauczyło. Ja od 16 roku życia przebywałam w takim, a nie innym towarzystwie. Chodziło się po imprezach. Znam życie od podstaw. Nie szczycę się tym, że się latało po dyskotekach, biło i tak dalej, bo to są przeszłość. Ja jestem mamą, ja na co dzień pracuję, zajmuję się córką i tak dalej, ale ja pochodzę ze świata takiego, jak pochodzę. I co? No taki mam charakter. Nie, ja ci powiem tak, ja tak uważałem na początku, gdy siebie jeszcze nie znałem. Po prostu to były moje obawy. Oczyniałeś się po okładce. Ale posłuchaj, to były moje obawy. Ale porozmawialiśmy przed... kanapa jest niewygodna, porozmawialiśmy przed konferencją i na przykład na pierwszej konferencji zrobiłaś bardzo fajne show. No fajne! Z tym arbuzem, a teraz nie? Że wymyśliłaś... Aż to był najmocniejszy, w ogóle najmocniejsza część całej konferencji w ogóle, moim zdaniem. No fajne, ale fajne, to, nie? To po tak, pogratulowała mnie, zgniotła arbuza, a wszyscy, kurwa, ona zgniotła tego arbuza niepotrzebnie. Ja mówię, nie, ludzie, wy nie rozumiecie tej koncepcji, dlaczego ja to zrobiłam. Bo Klaudia naprawdę jest bardzo silną kobietą, żebyście kurwa zobaczyli, z kim wychodzę do oktagonu, a nie z jakimś leszem. Żeby była jasność, ja teraz już ciebie tak nie oceniam, uważam, że fajne, coś fajnego wnosisz do... Tylko za bardzo... Tak, tylko się w pewnym momencie bałem, że na przykład Gimpelowi walisz i to już by była przekroczona ta nie, granica. Nie, no nie, no... Bo chyba, żeby do mnie skoczył. Chyba, żebyś do mnie skoczył, to bym nie stała. Ale ja naprawdę przyszłam tu... Czy jakbyś mnie oblała i bym wstał do ciebie, byś mi zajebał. To byśmy się napierdalali. No, napierdalalibyśmy. Ja bym się nie napierdalał z tobą. Chciałbym jeszcze...